Bab Czarny, jestem kierownikiem zespołu Bolkowianie. Zespół Bolkowianie wywodzi się z byłego miasta, w którym zespół pracuje, ćwiczy, przy ośrodku, miejsko-gminnym ośrodku kultury Bolkowie. W tym roku, 24 czerwca, żeśmy obchodzili jubileusz 5-lecia zespołu istnienia. Na nasz zespół składa się konkretnie 12 osób. W tym jest 5 pań, 3 panów i kapela 4-osobowa. Jeżeli chodzi o nasze osiągnięcia, więc największym naszym osiągnięciem, jakim możemy się cieszyć, szczycić i w Polskim Radiu we Wrocławiu, jak równocześnie i sam zespół, gdzie tylko jedzie, to jest osiągnięcie, zdobycie pierwszego miejsca w plebiscycie Lista Przebojów Ludowych Polskiego Radia Wrocław. I w tym plebiscycie wiosna 2009 zajęliśmy pierwsze miejsce. Polskie Radio Wrocław udostępniło nam nagranie pierwszej płyty w studiu tym profesjonalnym w Polskim Radiu we Wrocławiu. Barbara Czarna, jeżeli chodzi o stroje, sami sobie projektujemy, same sobie szyjemy. Stroje mamy dolnośląskie, swoje po prostu. Podobają nam się stroje góralskie, rzeszowskie, no ale żeśmy tak zdecydowali, że stroje będziemy mieć swoje, bo uważam, że to jest najważniejsze. Nie jesteśmy góralkami, rzeszowiankami, tylko bolkowiankami. Nazywam się Maria Łączna z Bolkowa. Jeżeli chodzi o nasz repertuar, no to bardzo dużo mamy piosenek ludowych. Moi rodzice bardzo, bardzo byli związani z ludową piosenką. Dużo, dużo nam to przekazali jako dzieciom. No a ja, kiedy zostałam poproszona do tego zespołu, no to chętnie poszłam, bo dlatego, że no miałam chęć do tego i bardzo to też lubię, po prostu to kocham.